PKN Orlen może przejąć PGNiG. Decyzję w tej sprawie wyda Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dotychczas ewentualną fuzję badała Komisja Europejska. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zbada przejęcie polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa przez PKN Orlen. Sprawę przekazała do polskiego urzędu Komisja Europejska, poinformował prezes UOKiK Tomasz Chrustny. Chcemy dogłębnie zbadać skutki ekonomiczne po to, żeby nie było wątpliwości co do tego, czy dojdzie, czy nie dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji. Mając ten materiał z toku postępowania, będzie wówczas podejmowana decyzja o tym, czy ta transakcja może dojść do skutku. Połączenie PGNiG i Orlenu to krok w budowie multienergetycznego koncernu. Obie spółki odnotowały wysokie zyski w czasie pandemii. Tylko PGNiG zarobiło ponad 7 300 milionów złotych, mówi prezes spółki Paweł Majewski. Grupa PGNiG odnotowała rekordowe wyniki. Historycznie najlepsze wyniki finansowe w swojej działalności. PGNiG właśnie kupiło norweską spółkę, dzięki której będziemy mogli wydobywać więcej gazu ziemnego z norweskiego szelfu kontynentalnego. Inwestycja to krok w kierunku zapełnienia rurociągu Baltic Pipe gazem własnej produkcji. Rurociąg powstanie w przyszłym roku, czyli w momencie zakończenia umowy na dostawę gazu z Rosji. Rok później zakończy się rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu. To wszystko spowoduje, że będziemy mogli dostarczać gaz, odbierać gaz z różnych kierunków, a więc będziemy w stanie osiągać cenę, która jest ceną na rynku globalnym. Mówi ekspert do spraw energetyki Remigiusz Nowakowski. Dywersyfikacja źródeł energii zwiększy także nasze bezpieczeństwo energetyczne. Pytanie, czy to opłacalna inwestycja w kontekście unijnych celów klimatycznych. Do niedawna sądzono, że gaz może zastąpić węgiel, ale w tej chwili polityka Unii Europejskiej zmierza w ramach tzw. Zielonego Ładu, żeby wyeliminować spalanie. A gaz oczywiście też jest emisyjny. Mówi dr Bogdan Sedler z Fundacji Naukowo-Technicznej Gdańsk. W Komisji Europejskiej toczy się dyskusja, czy gaz ziemny potraktować jako paliwo przejściowe do czasu wytwarzania zeroemisyjnej energii. Gaz przejściowo mógłby zastąpić węgiel, gdyż jak wspomniałem, emisyjność jest 2 razy mniejsza. Poza tym bloki na gaz są błyskawiczne w rozruchu, czyli mogą stanowić szazaną rezerwę strategiczną na wypadek zeniku w sieciach. Dyskusja nad statusem gazu ziemnego jest niezwykle ważna, bo przełoży się na sposób finansowania transformacji energetycznej. Jeśli gaz nie będzie paliwem przejściowym, to inwestycje gazowe nie będą finansowane z unijnych środków. To instrumenty, które mają ogromny wpływ, czy będą miały ogromny wpływ na politykę klimatyczno-energetyczną całej Unii Europejskiej i także na otoczenie, w którym funkcjonuje PGNiG. Chcemy być do zmian wprowadzanych przez te przepisy przygotowani jak najlepiej. PGNiG przedstawi nową strategię działania w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy. Wiadomo, że Polska nie zrezygnuje z gazu. Na rozwój nowych paliw, takich jak zielony wodór, potrzeba czasu. Czyli mamy ruszający w tej chwili w Polsce program biogazowni. Te biogazownie, które mogą produkować biometan, mogą stać się źródłami produkcji właśnie takiego zielonego gazu, który będzie włączany do sieci. Nasze spółki PKN Orlen, PGNiG w tej chwili bardzo mocno wspierają realizację takich inwestycji. Obecnie jedyną alternatywą dla węgla jest gaz ziemny. Sama energia odnawialna nie wystarczy. Brak słońca i wiatru spowoduje brak energii w całym kraju.